Komentarz geopolityczny jest 29 marca 2022 roku przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Były dowódca Wojsk Lądowych, generał Waldemar Skrzypczak, w wywiadzie, którego udzielił pani redaktor Kamili Biedrzyckiej z Super Expressu powiedział 25 marca bieżącego roku, że... Obwód kaliningradzki znajduje się, cytuję, pod okupacją rosyjską od 1945 roku. Koniec cytatu. Dodał, że teren ten nigdy nie był rosyjski, a historycznie należał do Prus oraz do Polski i powiedział bardzo znamienne słowa, cytuję, teraz warto byłoby się o nie upomnieć, tak jak kiedyś o ziemię odzyskane. Y Koniec cytatu. Myślę, że warto przytoczyć cały ten fragment tak bardzo kontrowersyjny i oczywiście skomentować i odnieść się do niego. Posłuchajmy teraz tego właśnie fragmentu, którego generał Skrzypczak udzielił, panie redaktor Biedrzyckiej. Kieringrazki to jest teren, który jest pod okupacją rosyjską od 1945 roku. Pod okupacją. co mhm. to trzeba powiedzieć to nigdy nie było terytorium Rosji. To po pierwsze. Po drugie, historycznie to było terytorium, które miały Prusy w swoim ręku, a wcześniej to było terytorium polskie, które zostało oddane Belenno, Hohenzollern. Teraz warto by było, żeby o tym terytorium się upomnieć. Tak jak upominaliśmy się swego czasu o ziemię odzyskane, które dzisiaj nazywamy. Ziemię Pomorze, pomo pomorze czy, czy zachodnią Polskę, czy południową Polskę. Warto by się może upomnieć o ten obóz który jest, ja uważam, historycznie częścią terytorium Polski. Mamy prawo mieć pretensje do tego terenu, które Rosja okupuje. Na samym początku warto zarysować historię. Warto zwrócić uwagę, w jakich okolicznościach historycznych ten obszar, część obszar plus wschodnich, około 1 trzecia część historycznych plus wschodnich znalazła się pod władzą sowiecką, no, a oczywiście obecnie także rosyjską. Kiedy generał Waldemar Skrzypczak mówi o okupacji tego obszaru przez Federację Rosyjską, no, warto mieć tutaj jasność co do okoliczności historycznych, w których Prusy wschodnie, należące w przeszłości do, do państwa niemieckiego, w tym oczywiście także do III Rzeszy, zostały podzielone między, między Polskę i Związek Sowiecki. Stało się to na podstawie traktatu poczdamskiego. Konferencja poczdamska, obradująca między 17 lipca a 2 sierpnia 1945 roku w Poczdamie, podjęła decyzję o podziale historycznego terytorium Prus wschodnich, które przed drugą wojną światową wchodziły w skład III Rzeszy i ten podział właśnie był między Polskę a Związek Sowiecki. Więc jeśli tutaj już mówimy o okupacji tego obszaru przez, przez Rosję, no pytanie, czy Niemcy nie mieliby prawa mówić o okupacji przez przez Polskę to jest niezwykle niebezpieczna wypowiedź, niezwykle niebezpieczna w sensie geopolitycznym, w sensie geostrategicznym. Jeżeli generał Waldemar Skrzypczak podważa podstawy prawne, Władzy rosyjskiej nad częścią byłych plus wschodnich, no to w naturalny sposób dzieje się to analogicznie w stosunku do pozostałej części plus wschodnich, które przecież należą do, do, państwa, do państwa polskiego. Pamiętajmy, że ta decyzja o kształcie polskiej granicy zachodniej, która zapadła właśnie podczas konferencji poczdamskiej. Wtedy ustalono, że już po długich, długich negocjacjach, że tereny na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej, także z częścią Prus Wschodnich i obszarem byłego wolnego miasta Gdańska mają trafić pod władzę polską. Natomiast ostateczne ustalenie przebiegu granicy zostało odłożone do czasu spodziewanej konferencji pokojowej, i Biorąc to wszystko pod uwagę oraz fakt, że, do, że tej konferencji yy, pokojowej nie zwołano, ostatecznie do niej nie doszło, a formalnie granice między Polską a Niemcami yy, ta granica została zatwierdzona w układzie granicznym. Ten niemiecki Bundestag dopiero w grudniu 1991 roku zatwierdził polską granicę yy, czy granicę między, między Niemcami a Polską, no to widać jak bardzo delikatny jest to problem jak bardzo delikatny jest to problem prawny kwestionowanie dzisiaj podstaw prawnych posiadania przez Federację Rosyjską obwodu Kaliningradzkiego, czyli części byłych historycznych Prus Wschodnich, jest jednocześnie w sensie prawnym kwestionowaniem przynależności pozostałej części Prus Wschodnich do Państwa Polskiego. Tym bardziej, że, tym bardziej, że spodziewanej konferencji pokojowej już, już nie było i, Polski, i polska i przynależność dla, do Polski. Czy to ziem, ziem odzyskanych, o których zresztą pan generał Skrzydł mówi, czy części byłych plus wschodnich opiera się na traktacie poczdamskim. Jest to niezwykle niebezpieczna wypowiedź, zwłaszcza w kontekście tego, że mówi to były wysoki oficer wojska polskiego, były dowódca wojsk lądowych. I w tym kontekście absolutnie nie można przejść do porządku dziennego. Nad, nad tego typu słowami, nad tego typu wypowiedziami. Natomiast roztaczanie tutaj jakiejkolwiek wizji um, upominania się o, te, o to terytorium, mówimy o obwodzie kaliningradzkim, w sytuacji, kiedy te słowa wypowiada były dowódca wojsk lądowych, no właściwie każą zadać publicznie pytanie, czy pan generał Skrzypczak nie naruszył artykułu 117 paragraf 3, o, który kodeksu karnego, który mówi o publicznym nawoływaniu do wszczęcia wojny napastniczej. To jest moim zdaniem niezwykle niebezpieczny precedens, ponieważ w ciągu ostatnich trzech dekad Polska na szczęście była wolna od wszelkiej maści cynicznych polityków, jakichś populistycznych polityków głównego nurtu, w tym starszych oficerów Wojska Polskiego, którzy publicznie nawoływaliby do jakichkolwiek pretensji terytorialnych wobec naszych sąsiadów. Przez ostatnich 30 lat byliśmy pod tym, pod tym kątem krajem spokojnym, krajem, który był nastawiony pokojowo, gdzie wysocy rangą polscy oficerowie, polscy generałowie nie rościli sobie żadnych pretensji terytorialnych do do, 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 do... Części obszarów i innych państw, państw ościennych. Natomiast tutaj mamy do czynienia niewątpliwie z precedensem. Z precedensem, który moim zdaniem będzie wykorzystywać i zresztą już wykorzystuje strona rosyjska do eskalowania napięcia w relacjach z Polską, pokazywania, że Polska jest krajem rewizjonistycznym, że w Polsce czołowe postaci życia publicznego mają pretensje terytorialne wobec, wobec Federacji Rosyjskiej, że czołowe postaci życia publicznego nie znają historii. I moim zdaniem jest to szalenie niebezpieczne, zwłaszcza w kontekście tego napięcia geostrategicznego, które obecnie, o, obecnie obserwujemy. Mam nadzieję, że jest to pogląd odosobniony, że tego typu głosy nie będą. Się nasilały, nie będą powtarzane przez, przez polskich oficerów, przez polskich polityków, ponieważ absolutnie nikomu nie służą. Eskalacja napięcia i dążenie do konfrontacji militarnej z Federacją Rosyjską nie jest dzisiaj w polskiej racji stanu. Uważam, że słowami generała Waldemara Skrzypczaka, że tą wypowiedzią powinny zająć się odpowiednie służby państwowe. Dziękuję Państwu za uwagę.